Drodzy, witamy wszystkich po przerwie. Bardzo cieszymy się, że możemy kolejną część naszego programu, kongresu ASI, przeżyć wspólnie. Witam wszystkich uczestników kongresu, którzy są z nami od samego początku programu. Witamy gości, którzy przyjechali specjalnie na dzisiejszy dzień oraz internautów, którzy oglądają nas na swoich monitorach. Chciałabym zaprosić wszystkich, abyśmy powstali. Będziemy wspólnie modlić się. Zanim zaczniemy modlitwę, chciałbym przeczytać 2-3 teksty z Biblii. Mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. To taki tekst będący chwilą refleksji odnośnie tematu dzisiejszego, tegorocznego spotkania ASI. I jeszcze jeden. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? To nie były słowa nieposłusznego młodzieńca, ale kogoś, kto miał ogromną pasję do tego, co robił. Skłońmy teraz czoła do wspólnej modlitwy. Łaskawy Ojcze w niebie, wdzięczni jesteśmy Tobie za Twoje stworzenie. Wdzięczni za Twoje wielkie zbawienie. Wielkie i potężne, niech będzie znane po całej ziemi. Proszę, byś powołał ludzi wierzących, aby to wielkie zbawienie ogłosili wszędzie. I aby gdy przyjdziesz, czekały na Ciebie tłumy ludzi, którzy oczekują tego wielkiego dnia. Proszę, byś błogosławił każdego z nas. Teraz, abyś błogosławił każdego z nas tym zapałem, aby każdy z nas mógł znaleźć tą pasję w swoim życiu, która sprawi wielką radość, która będzie błogosławieństwem dla nas i która będzie błogosławieństwem dla innych. Niech Ci za to będzie chwała. W łaskawym imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Drodzy, nie siadajcie jeszcze. Chcemy śpiewać razem o tym, że nasz Pan jest naszym szczęściem. Pieśń On szczęściem mym akompaniuje zespół Piątka dla Jezusa oraz Alicja Skrzypczak. Thank you.
Usiądźmy. Przed nami teraz szczególny występ. Jest taki zespół, który jest moim absolutnie ulubionym zespołem. Z bardzo osobistych powodów. Dlatego, że współtworzą go moje dzieci i dzieci moich przyjaciół. Mówię o Piątce dla Jezusa. Nie wiem, jak wy odbieracie ich muzykę, ale za każdym razem, kiedy mogę słyszeć ich występ, kiedy akompaniują do nabożeństwa w naszym małym zborze, czuję ogromną radość i jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że On daje dary, za to, że On je rozdziela i On błogosławi wysiłek i że tak piękne rezultaty możemy później oglądać i słuchać. Zapraszam Was, zajmijcie miejsca. Wykonają utwór, który znamy wszyscy bardzo dobrze i który perfekcyjnie wpisuje się w przesłanie naszego kongresu. Poselstwo, które słyszeliśmy już wielokrotnie z tego miejsca, o tym, że każdy człowiek, czy duży, czy mały, jest dzieckiem Bożym i jest powołany do tego, żeby służyć naszemu Panu. Zapraszam Piątkę dla Jezusa i przyjaciół do wykonania pieśni. Dziękujemy Wam bardzo. Zgadzacie się z tym przesłaniem, prawda? Każdy z nas jest dzieckiem Bożym i może Panu Bogu służyć. Godziny dnia sobotniego dobiegają końca. Jest z nami Jakub Kędryna, koordynator grupy misyjnej Trzej Aniołowie. Podzieli się z nami refleksją biblijną, abyśmy razem mogli pożegnać dzień sobotni. Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. Chciałbym, abyśmy w krótkiej chwili rozważyli pewne fragmenty z Ewangelii, ale zanim zacznę, chciałbym powiedzieć o pewnej górze. O tej górze na pewno już wszyscy słyszeliśmy. Jest to góra Mount Everest, najwyższy szczyt na ziemi, gdzie wielu ludzi pragnie zdobyć właśnie ten szczyt. Poświęcają swoje pieniądze, energię, czas. Planują, jak skutecznie przeprowadzić tą wyprawę. I wiemy też, że wielu ludzi stamtąd nigdy nie wraca.
I wiele osób, którzy podejmują się wejścia na ten szczyt, wielokrotnie widzą osoby, które umierają z braku tlenu. Ale te osoby nie zważają na to, bo one mają plan, one mają cel. To jest ich najważniejsza droga i najważniejsze zadanie. Tam nie liczy się człowiek. Chciałbym, abyśmy spojrzeli teraz na życie naszego Pana Jezusa. Jak On zachowywał się na drodze tego planu, który był przewidziany już od zarania dziejów. Kiedy Bóg miał już ten plan, w razie czego, kiedy grzech miałby się pojawić. Wiemy, że był to zapowiedziany plan przez Bożych proroków. Oczekiwany Mesjasz w końcu przyszedł. Kiedy Pan Jezus miał 12 lat, rozumie swoją misję. Następne 18 lat przygotowuje się do tego, aby tę misję zrealizować. Następnie wchodzi w okres 3,5 roku służby, która kończyła się śmiercią na krzyżu. Chciałbym, abyśmy w tej chwili otworzyli Ewangelię Marka na pierwszym rozdziale, mając w pamięci wciąż tą myśl tego planu, misji zbawienia ludzkości. Pierwszy rozdział od 40 do 45. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął swoją rękę, dotknął się go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił i rzekł: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich. Ale on odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz tak, iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodził się do niego zewsząd. Jezus miał plan wejścia do miasta. Ten dzień był zaplanowany w tej głoszenia Ewangelii, żeby pójść do miasta i tam ogłosić zasady Królestwa Bożego. Ale przychodzi pewien człowiek trędowaty i prosi Pana Jezusa: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus mówi: chcę, bądź oczyszczony, zdjęty litością. I co się dzieje, czytamy? Że Jezus nie mógł już wejść do miasta, ale poszedł na pustynne miejsce. Jaki wniosek z tego? Zobaczmy Chrystusa, który ma tak krótki okres czasu, 3,5 roku, ten jeden dzień, w obliczu tej wieków. I przychodzi jeden człowiek trędowaty, proszący Jezusa o pomoc. I Jezus się od niego nie odwraca. Zmienia plan dnia, dlatego że przyszedł ten jeden człowiek i poprosił go o pomoc. Kolejny przykład mamy również w Ewangelii Mateusza, w 9 rozdziale. Tak szybko otworzę. 27, 30 i 31 werset. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary niech się wam stanie. I otworzyły się oczy ich, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby się nikt o tym nie dowiedział. A oni, wyszedłszy, rozsławili imię Jego po całej okolicy. Podobny przykład. Pan Jezus mówi im: nie mówcie nic, bo to zatrzyma moją pracę. Ale ta miłość Boża nie mogła się powstrzymać. Kolejny przykład, Marek, 7 rozdział. Werset 32, 35, 36. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na nie rękę.
I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego. I mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, oni tym więcej to rozgłaszali. Te trzy przypadki. Trędowaty. Ślepi i głuchoniemy. To były szczególne choroby, nad którymi Pan Jezus po prostu nie mógł się oprzeć, aby nie dopomóc tym ludziom. Ta Boża miłość dla tego jednego człowieka potrafiła zmienić tor tej drogi, tego wspaniałego planu zbawienia. Oczywiście Pan Jezus zdążał na krzyż, ale ta jego praca mogła być jeszcze bardziej efektywna. Ale ten jeden był na tyle ważny, że Jezus odłożył na bok ten plan dnia, który miał. Oni wszyscy przyszli do Jezusa z prośbą. Jezus nie odwrócił się od nich. Wiecie, ten obraz Bożej miłości, nie wiem jak do was, ale dla mnie bardzo mocno przemawia. Czy zdarza się wam wątpić w to, że Bóg może patrzeć na mnie, na tego jednego? No tak, Pan Jezus umarł za wszystkich, ale czy za mnie jednego? Te historie przedstawiają, że Jezus dla tego jednego położył na stratę pewne dzieło, które miał w tym dniu. Nie wiem, co czujemy w swoich sercach, ale może nęka nas ta wątpliwość, że Pan Bóg dla nas, dla mnie tego jednego, może ma mniejsze względy, może trudniej jest mu słyszeć moją prośbę, modlitwę. Ale w tą miłość nie da się wątpić. Słowo Boże sprawozdaje, że Jezus dla tego jednego, dla ciebie i dla mnie, jest gotów z czegoś zrezygnować. I mimo to, że tam czekali wielu, wiele osób, ale właśnie ten obraz cierpienia, grzechu zatrzymał Jezusa. I nie wiem, co dzisiaj w swoim sercu czujesz. Być może trąd grzechu doprowadził do tego, że jest ci dziś ciężko stanąć przed osobami. Sumienie dręczy cię i swoim życiem uważasz, że zapierasz się Pana. Ale Jezus ma na to lekarstwo. A może czujesz się ślepym. Od może jakiegoś czasu już przestajesz dostrzegać Boże sprawy. One nikną w mgle. I może ta ślepota zaprowadziła cię do pewnego dołu, z którego dzisiaj nie potrafisz wyjść. Ale Jezus ma rozwiązanie. A może twój słuch już jest tak przytępiony, że go nie słyszysz. I hałas tego świata tak przejmuje nas, że nie potrafimy usłyszeć głosu Bożego. Ale i na to Pan Jezus ma rozwiązanie. Pan Jezus pokazał nam wystarczająco dowodów, że nie mamy właśnie tych argumentów ani powodów, aby wątpić w łaskę i miłość Bożą. I w tym tygodniu, który rozpoczyna się, kolejny tydzień, może przyjdą różne próby. Może na drodze tych projektów, które pragniemy zrealizować, przyjdą też ciężkie chwile. Pamiętajmy o tym, że Jezus, czy Bóg Ojciec, czy Duch Święty jest z nami. I dla mnie, dla tego jednego ma czas,
i może przystanąć i dotknąć się Twoich zmagań, Twoich rozterek. Chciałbym Wam życzyć tego, abyśmy nie zwątpili w tą miłość Bożą dla tego jednego. Amen. Chciałbym zaprosić wszystkich do powstania, abyśmy modlitwą zakończyli dzień sobotni. Panie Boże, drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za tą wspaniałą miłość objawioną w życiu Pana Jezusa. Ojcze, dziękujemy Ci, że mamy Ciebie. Mamy ten największy dowód tego, że Ty oddałeś wszystko. Boże, dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest, która teraz słucha. Boże, dziękuję Ci, że Ty masz, że Twoja ręka, Panie, nie jest zbyt krótka, aby dopomóc, a ucho zbyt przytępione, aby to usłyszeć. Boże, proszę, abyś Ty teraz spojrzał łaskawie na każdego z nas i pomógł nam w tych walkach. Panie, pomógł nam radować się ze zbawienia Twojego, bo Ty, Panie Jezu, zrobiłeś wszystko. Już więcej nic się nie da dodać. I w Tobie są ukryte wszystkie skarby, wszystkie błogosławieństwa nieba. Dlatego, Panie Boże, chcemy oddać się teraz Tobie na ten nowy tydzień, abyś Ty, Panie, przejął w całości nasze serce. Abyśmy byli pod kontrolą Twojego Ducha Świętego i aby Twoja wola, Twoja miłość mogła również objawić przez nasze życie. Boże, dotknij się tych zranionych serc, aby Twoja chwała była wywyższona. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zajmijmy miejsca. Chciałabym przedstawić teraz dwie osoby. Są z Ukrainy, ale mieszkają w Polsce. Śpiewali już wcześniej, ale teraz śpiewają razem, jako małżeństwo, którym są od zaledwie kilku miesięcy. Słyszeliśmy już ich w czasie kongresu, a teraz usłyszymy kolejną pieśń w ich wykonaniu, pieśń w języku ukraińskim. Zapraszam Walentynę i Vitalija Larion. Боже, стою пред Тобой на колени, слезы текут, я молю о прощении все, чем была жизнь полна. Все, чем я жил и к чему я стремился, вмиг унесло. И мне нечем хвалиться, лишь Тобой. К Тебе, мой Бог, хочу туда, туда, где Божья слава освещает град. Цветы роняют чудный аромат, глаз не видел, как цветет Эдемский сад. Я хочу туда, Бог, возьми меня. Стремлюсь душой к святой отчизне, живу мечтой о вечной жизни, что мы с Тобой, мой Иисус. Трудно идти, так бывает порою, я вознесусь над унылой землею, лечу,
навстречу небу навсегда. Божья слава освещает град, цветы роняют чудный аромат, и глаз не видел, как цветет Эдемский сад. Я хочу туда, Бог, возьми меня. Drodzy, nadszedł czas, na który chyba wszyscy czekamy. Dzisiaj rano zbieraliśmy dary, składaliśmy deklaracje na realizację projektów misyjnych. I wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, czy te pieniądze się zebrały, ile ich jest. Zapraszam teraz na podium zarząd ASI Polska, Pawła Skrzypczaka, Roberta Kuczka, Ewę Szpil, Daniela Skwarka oraz Dawida Skrzypczaka. Oddaję wam głos. Nim ogłosimy kwotę, to ja bym chciał się z wami podzielić pewnym doświadczeniem, które chyba wszyscy razem żeśmy przeżyli w minionym roku. Czy pamiętacie, jaką kwotę w zeszłym roku żeśmy zebrali? 160 tysięcy. Jakieś parę złotych więcej było. Potrzebowaliśmy 210 tysięcy. Brakowało 50 tysięcy. Ale Pan Bóg jest wielki i czyni wielkie rzeczy. W okresie od zeszłego roku do wczoraj wpłynęło ponad 80 tysięcy więcej niż ludzie zadeklarowali. Pan Bóg jest wielki i czyni wielkie cuda. Dotychczas wszystkie projekty, które żeśmy przyjęli, wszystkie przez te 9 lat, bez problemu wszystkie mogliśmy sfinansować. I chwała Panu Bogu za to. A w tym roku, jeśli dokładnie dodawaliście wszystkie te kwoty, które były na tych małych karteczkach w kopertach, to mogliście sobie policzyć, że celem naszym było to, żeby zebrać 140 tysięcy w podstawowej kwocie na projekty, które do tej pory wpłynęły, plus 70 tysięcy rezerwy. Ta rezerwa wynika z faktu, iż mamy kolejny termin poboru kolejnych wniosków do końca stycznia i chcemy mieć zabezpieczone pieniądze na te wnioski, które do nas wpłyną, bo zawsze tak jest. W związku z tym nasz cel łączny wynosił 210 tysięcy. I stało się tak, jak Dawid napisał, że kielich mój przelewa się. I ten kielich przelał się o 305 zł. Czyli łącznie mamy kwotę 210 305 zł. Amen. To oznacza, że wszystkie projekty, które do tej pory były złożone, jak również te, które wierzymy, że do nas wpłyną, będą mogły być zrealizowane z tych środków. Chwała Panu Bogu. A przy okazji myślę, że jeszcze zanim posłuchamy psalmu, przypomnę, że do końca tego roku, do końca grudnia, mamy jeszcze otwarty termin w ASI Europa, do którego możecie tam również złożyć wniosek, tylko trzeba się śpieszyć, bo ten termin nieubłagalnie mija za chwilę. Do końca roku każdy, kto chce, może złożyć wniosek do ASI Europa.
ale wcześniej trzeba złożyć do ASI Polska ten wniosek, bo my musimy go zatwierdzić. Tak. I dajcie nam trochę czasu. Wydaje mi się, że to jest 25. To jest taka górna granica. Po tym terminie, jeśli ktoś złoży, to niestety my nie zdążymy tego projektu przygotować do ASI Europa, a my musimy złożyć do 31 grudnia do ASI Europa. Proszę, powstańcie. Psalm 100. Wykrzykuj Panu, cała ziemio. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Amen. Proszę, uklęknijmy. Jeśli ktoś nie może, może zostać stojąc, a my będziemy modlili się do Pana Boga. Panie i Boże nasz, który jesteś wielki, wielki, cudowny i wspaniały. Boże, który jesteś zainteresowany naszym losem i pragniesz naszego zbawienia, pragniesz naszego szczęścia. Ty uczyniłeś wszystko, co było niezbędne. Darowałeś swojego własnego Syna po to, żebyśmy mieli tą szansę, mieli tą możliwość z powrotem połączyć się w przyjaźni z Tobą. Chwała niech Tobie będzie, Ojcze, Synu i Duchu Święty, za ten cud, który nam dałeś jako w ofierze Twojego Syna. Ojcze Niebieski, przynosimy Tobie chwałę za to, że Ty pragniesz, by misja w świecie, ale również misja w naszym kraju mogła się rozwijać, by prawda o zbawieniu w Panu Jezusie mogła docierać do ludzi żyjących wokół nas. Prosimy, uzdalniaj nas do tego, byśmy właściwie potrafili spożytkować te środki, by te projekty, które mają być finansowane, były tak realizowane, by jak najszerzej, jak najpełniej z mocą poselstwo mogło docierać do naszych sąsiadów, naszych rodaków, nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Chwała Tobie za to, że pobudzasz nasze serca nie tylko do działania, ale również do ofiarowania środków na tą misję. I sprawiaj, by nigdy nie brakowało środków do prowadzenia tej misji. A pobudzaj tych wszystkich, którzy mają jakieś pomysły, mają jakieś marzenia, jakieś pragnienia w misji, by to nie były tylko pragnienia, ale by to się stało faktem. Chwała, chwała, chwała niech Tobie płynie, Ojcze Niebieski, za wszystko, co dla nas czynisz każdego dnia, za to, że tak obficie nam błogosławisz. A dziękujemy za wszystko, a prosimy również o wszystko w imieniu i zasługach Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Czy czujecie się szczęśliwi z powodu tego, co usłyszeliśmy przed chwilą? Myślę, że tylko powaga tego spotkania hamuje niektórych z nas od tego, aby skakać z radości. Ale z pewnością wielkie uśmiechy znajdują się na twarzach osób, które składały wnioski i te wnioski będą miały pokrycie w środkach finansowych. I myślę, że to, co było tutaj wspomniane, otwiera się kolejna wspaniała szansa dla wszystkich tych, którzy mają pomysł i chcieliby rozpocząć swoją służbę. Jest jeszcze czas do końca stycznia, aby przelać swoje marzenia na papier w postaci wniosku i złożyć do ASI Polska.
a wasze marzenia misyjne mogą stać się rzeczywistością. Zachęcam do tego. A teraz zapraszam, powstańmy i dziękczynną pieśnią oddajmy Panu Bogu chwałę za to, że jest cudowny i dobry. Usiądźcie proszę. Przed nami 25-minutowa przerwa. Możemy wykorzystać ją na różne sposoby. Pamiętajmy o ogrodzie modlitw, sala tężniowa. Każdy, kto ma pragnienie, aby porozmawiać z Panem Bogiem, zapraszam, aby udał się do tej sali. Możemy też skorzystać z wystaw misyjnych, które teraz już po sabacie zaczną być czynne. Ale chciałam też zachęcić do zakupu płyty zespołu Tęczowa Ósemka. Tak jak Ania przed chwilą wspominała o zespole, który jest bliski jej sercu, tak i dla mnie Tęczowa Ósemka jest szczególnie bliska mojemu sercu. Chociaż już teraz nie śpiewa, ale pozostało wspomnienie, które właśnie w postaci tej płyty można dzisiaj nabyć na kongresie za jedyne 10 zł. Jeżeli jeszcze nie posiadacie tej płyty albo chcielibyście komuś ją wręczyć w prezencie. Serdecznie zapraszam do zakupu tej płyty, a pieniążki uzyskane ze sprzedaży tej płyty będą wykorzystane na pokrycie kosztów tego kongresu. Chciałam jeszcze zaprosić Roberta do jednego ogłoszenia. Wielowątkowe mam ogłoszenie. Tak jak powiedziałem, dla wszystkich z was, którzy jesteście na miejscu, zapraszam, abyście zgłosili się już na hol, by odebrać w prezencie od nas kalendarz na przyszły rok z tekstami z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Jeśli chcecie zabrać więcej takich kalendarzy dla znajomych, oczywiście jest to możliwe. Są dla nas związane z tym koszty, więc jeśli chcecie partycypować w tych kosztach, to będziemy bardzo wdzięczni za to. Na zasadzie co łaska, jest tam taki specjalny pojemnik, ale nie chciałbym, żeby ktoś dlatego, że nie ma pieniędzy, nie zabrał sobie, więc zapraszam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W kontekście
całego naszego kongresu. Chciałem zapytać, czy ktoś z was nie miał okazji jeszcze przeczytać książki Droga do Duchowej Odnowy, albo nie ma takiej książki? Czy jest taka osoba? O, jest dużo jeszcze takich osób. To chciałbym wam również sprezentować taką książkę dzisiaj. Każdy, kto będzie chciał, może podejść z tyłu, odebrać ją bezpłatnie. Jeśli chcecie złożyć dar na pokrycie kosztów, również możecie to zrobić, ale nie jest to obowiązkowe. Dzisiaj jest dużo prezentów. Kolejna książka, Powołani Wybrani. Przeczytaliście może? Czy ktoś jest taki, kto nie ma takiej książki? O, jest dużo osób. Tych książek mamy tylko 30 dzisiaj. Ale na tej samej zasadzie, jak ktoś z was chce, może odebrać ją bezpłatnie. Jeśli chce zwrócić nam koszty, to będziemy bardzo wdzięczni. Wszystkie te pieniążki przeznaczymy na zwiększenie nakładu Pisma Świętego. I wiele osób pytało, kiedy ono będzie dostępne. Ponieważ ja już podawałem dwa terminy, więc się boję podawać kolejny. Powiem tylko tyle, że robimy wszystko, żeby to był styczeń, luty przyszłego roku. Ta Biblia ukazałaby się już wcześniej, tylko zdecydowaliśmy się na troszkę przeformatowanie tekstu, dostosowanie do innego rozmiaru, no i to zajęło kilka dodatkowych miesięcy. Ale wierzę, że styczeń, luty to już będzie ten termin, w którym będziecie mogli ją mieć dostępną. I co powiem jeszcze co więcej, zbiega się to również z terminem wydania nowego tłumaczenia w nowej wersji książki Wielki Bój, która znowu będzie dostępna w bardzo atrakcyjnej cenie. Nie chcę za dużo obiecywać, ale te dwie książki będą w podobnym formacie, będą stanowiły taki komplet. Będziecie mogli się wyposażyć zarówno Pismo Święte, jak i Wielki Bój i to będzie naprawdę tanio. Ale nie powiem jeszcze za ile. I kolejna jeszcze rzecz. Poprzedni projekt ASI to był projekt, który był związany z wydaniem serii broszur. Mamy tutaj 10 takich różnych broszur, które można zaprezentować gdziekolwiek macie taką możliwość, czy w waszych zborach, czy w sklepie, czy gdziekolwiek, w gabinecie, gdziekolwiek wam tylko pozwoli na to wyobraźnia. Przygotowaliśmy pewne stendy do tego. Mamy dzisiaj tylko jeden taki, ale można je zamówić u nas w biurze. Tak to wygląda. Tu można na górze nakleić jakąś dowolną treść. Natomiast te broszury, czy są w ogóle takie osoby, które nie widziały tego nigdy wcześniej? Są takie osoby. Przygotowaliśmy również dzisiaj bezpłatnie pakiety, które możecie zabrać. 10 takich broszur do waszych zborów. To nie jest na wasz użytek, to jest po to, żeby zapoznać z tym wasz zbór. Więc przedstawiciele zborów po jednym takim pakiecie mogą sobie zabrać do zboru również dzisiaj w prezencie. Także zapraszam do wszystkich tych rzeczy. Korzystajcie z tego na chwałę Bożą.